Witam. No, dzień dobry, witam moich widzów. No, faktycznie ja już widzę i czuję, że już siedzicie, czekacie, już łyżkę trzymacie, no bo rosołek już gorący, już małżonka przynosi. No, pozdrawiam was wszystkich. No i co? Smacznego. No i co? Drugie danie na pewno kotlet jakiś będzie, no coś tam, coś tak bardziej porządnego. No i co? Dzisiaj chcę tylko tu powiedzieć na temat tego pługa, tego zdobywcę. To jest mój taki bardzo ulubiony pług. Tu jest dobrze. Powoli szykuję wzmocnienia tutaj do tej belki, do pługa. To jest ten całownik, który będzie na ramię przykręcony, o którym tato już nieraz wspominał. Tu zaraz te spawy trochę oszlifujemy i trzeba będzie go wyczyścić, pomalować na razie w podkład chociaż i będzie przykręcony do dalszych prób jesiennych, myślę. Może się uda, taką mamy nadzieję, że jesienią udałoby się już go, ten pług, pomalować tak na gotowo. Plan jest taki, żeby był zielony z czerwonymi kołami, czyli tak jakby w zasadzie koła zostaną już tak jak są, bo one już były i piaskowane i malowane. Tam tylko jedno troszkę będzie trzeba zaprawkę zrobić, bo ja podspawywałem to tylne koło, bo jak trochę pojeździło, to się okazało, że jest tak przeżarte było tam, gdzie stało, że trzeba było to napawać, więc to jeszcze poprawimy, to tylne kółeczko. No a rama już będzie tak na gotowo, więc kiedyś tylko wlecą jeszcze do niego przedpuszki, myślę, i to będzie chyba wszystko, bo raczej z tymi pogłębiaczami no to ciężko będzie to znaleźć, ale gdyby się udało kiedyś znaleźć, to chętnie byśmy go uzbroili w to. Już ten tregiel, widzicie, już jest zamontowany tutaj, porządnymi cybantami skręcony, przedpuszki założone, praktycznie już tutaj pług. No jeszcze będziemy najwyżej, jak tego, musimy zamówić taki płaskownik na ten zaczep. Chcemy taki zrobić już, jak ktoś tam ma oryginalny, tak zerżnąć od kogoś, to ma oryginalny. I podejrzewam, już tu nic nie ten, wyczyścić, to odtłuścić po prostu i już później pomalować. No, lemiesze nowe, odkładnie też w sumie. Przedpuszki jeszcze nieużywane, są nowe, super. Koła tulejowane, luzu nie ma, nasmarowane, no super. Sami widzieliście na tych kamieniach, jak je sprawdził, tu Paweł nagrał, jak tam podłączył z tyłu, to te kamienie tylko dzwonią pod nim. No wiadomo, to jest pług, po to był robiony ten pług. No Henry Lance, wziąć tego buldoka, ta konstrukcja, coś pięknego, te ursusy, te Lance buldoki, pługi, snopowiązałki, mocarnie, no kupę, naprawdę ten człowiek dużo zrobił akurat dla Niemiec, ale i później myśmy na tym też skorzystali, bo to w sumie większość maszyn została, wiadomo, zdublowana już na podstawie, nie? Ale wiadomo, Grudziądz to produkował. Pierwsze były inny typ tych korpusów. To były takie grządziele, jak to się zawsze to mówiło tak fachowo. Grządziel z płaskowników to było. To było po prostu, żeby to wymienić, to było naprawdę, bo było część przynitowanych, część śruby takie były. No, kilka tych płaskowników to było praktycznie, zresztą nikt tam się nie spodziewał, że to będzie kiedyś wymieniane, rozkręcane, chociaż w książce jest naprawa takich pługów, prostowanie ram czy coś takiego. Ja sobie wyobrażam, jak to prostowanie, to chyba palnikiem nagrzewane gdzieś i na jakieś płycie naciągane, bo innej nie ma. Wiadomo, że ten pług jeszcze może będę chciał kiedyś chociaż jedną sekcję gdzieś od pogłębiaczy, bo tutaj te ramiona to są każda, do każdego skiba są te dźwignie, tutaj są, o,
No ale to nigdy, ja nie widziałem nigdy nawet na zdjęciu, żeby ktokolwiek miał taki pług z pogłębiaczami jeszcze kompletny. Znaczy na zdjęciu widziałem, ale to takie zdjęcia, powiedziałbym, prospektowe z tamtych lat, tak. ale żeby ktoś miał dzisiaj taki pług kompletny z tym, to nie widziałem. Nawet to, że może były uchwyty tak jak u nas, to mogłem nie zwrócić uwagi, że to było przystosowane, bo ja sam nawet nie wiedziałem w pewnym momencie, że to jest do tego, ale żeby taki był kompletny, to nie spotkałem, więc ciężko będzie. Jakby się udało, to byłoby fajnie, ale... Jeden, chociaż jeden jakiś pogłębiacz taki, żeby był cięgła, to już się samemu jakoś by się zrobiło. Chociaż jeden, bo później by się już... Skopiowało. Już by się to zrobiło, no. Wiadomo, no. To jest to koło, o którym tato mówił. Deszcz w międzyczasie nas tutaj zastał, stąd woda stoi. No zobaczymy. Te oponki były kupione, to w ogóle ciekawostka była z tymi kołami, bo my pojechaliśmy kupić koła z takiego zatora bociana na części. W międzyczasie się okazało, do takich naszych znajomych, chociaż my wtedy to się chyba zapoznaliśmy dopiero. W międzyczasie się okazało, że tam jest reszta zatora i po jakimś czasie jechaliśmy z tymi kołami, z powrotem lawetą, też jest z tego film, już sprzed kilku lat. Jechaliśmy lawetą z kołami, żeby je założyć z powrotem do tego bociana i przyciągnąć całą resztę takiego niekompletnego zatora 25K. No i ten nasz bocian taki inny te koła otrzymał, stał na nich kilka lat. No ale cóż, wiecie, to są opony z lat pewnie 50. jeszcze, mimo tego, że nam się bardzo podobają te opony Barum. I bardzo byśmy chcieli je mieć w ciągniku, no to nie wiemy, czy się uda. Coraz mniej ich tak widać, tych opon. Jakby ktoś z Was miał takie opony w dobrym stanie do sprzedania, to kolejny raz bym pewnie zaryzykował, bo to już nie jest pierwszy komplet opon, który mamy, tych barumek. Jakby w ogóle ktoś miał nowe w stodole schowane w ciemnym, suchym miejscu, to naprawdę byłoby mega odkrycie. Natomiast no zobaczymy, jest tam z drugiej strony, teraz już nie odwrócę, najwyżej jak będziemy wywozić do wulkanizatora, po prostu puściło tak z boku, one mają bardzo słabe to płótno i albo pękają tutaj w okolicach tych, tutaj jakby takich, jakby to nazwać, przetłoczeń, a tam z tamtej strony po prostu na tej wysokości gdzieś pękło, no zobaczymy. Bardzo bym chciał, żeby się uratowało, bo mamy w sumie trzy te opony. To drugie koło jeszcze się trzyma. Jeszcze jedno mamy takie z poprzedniego jakby zestawów nam zostało, które też jest uszkodzone dużo bardziej. W zasadzie to takie, to się śmieję, że tylko na kwietnik niestety by chyba się dało z niego zrobić. No a to, no jeszcze coś tam rokuje. Zobaczymy, może jakąś łatę się uda zrobić i jeszcze na razie ten zatorek, on nie będzie taki odrestaurowany na tip-top, tylko na razie mechanicznie, żeby chociaż trochę jeszcze pojeździł, a potem zobaczymy, może jakieś opony typu 12-4x36 zaadaptujemy tutaj do niego, żeby w miarę ten, jak to się mówi popularnie, balon zachować podobny do oryginału. No zobaczymy. Chyba, że ktoś miałby też w dobrym stanie jeszcze takie z bieżnikiem opony, właśnie coś w stylu 11-2, a najlepiej 12-4, jakieś mogą być właśnie używane opony do sprzedania, może z jakiegoś opryskiwacza czy z czegoś, albo z jakichś opon takich właśnie z międzyrzędzi, to dajcie znać, może akurat by się udało coś pohandlować i zaadaptować już teraz, bo mamy też drugi komplet felg, który nam kiedyś z takich kół został, bo opony niestety nie przetrwały, więc byłby taki zapasowy zestaw. No, Ursusik drugi raz w tym roku chyba dopiero wyjechał z podwiaty. Ostatnio był na motopikniku w Kuraszkowie i teraz jutro jedzie na wystawę, czy jutro, jak wy to oglądacie, to było wczoraj, ale ja to nagrywam w piątek. Jedzie na wystawę Retromoto tutaj w Obornikach Śląskich. To taka jedyna impreza na miejscu, gdzie mamy. Taki mały serwis, on tutaj wymaga już trochę przeglądu, trzeba będzie niedługo serwis olejowy zrobić znowu i tak dalej, ale ostatnim razem był troszkę tam przesmarowany, trzeba byłoby go troszkę umyć, wypolerować jeszcze, ale nie wiem, czy to się uda tak zrobić dzisiaj, tak jakbym chciał, włącznie z jakąś kosmetyką opon, ale może chociaż w takiej okrojonej trochę wersji uda się go tutaj
przygotować tego naszego ursusika. Zaraz tu chyba jeszcze podjadę obok naszą 28, tylko tam muszę też jeszcze zmienić, dolać oleju, bo ostatnio spuszczałem olej, nalewałem drugi raz, bo musiałem wymienić podkładkę pod korkiem oleju. Zobaczymy, mam nadzieję, że teraz będzie sucho. Sprawdzę jeszcze raz tak po tygodniu, ale ostatnio jak sprawdzałem, było ok. Troszkę już ta misa tam jest taka sobie, ale założyłem tą stalowo-gumową, taką z wkładką gumową tą podkładkę i myślę, że to powinno temat uratować. Bo aluminiowa niestety nie dawała rady. No i dwa braciszki stoją obok siebie. Ten biedny od zeszłego roku w zasadzie niewiele tutaj się przy nim zmieniło niestety, ale mam nadzieję, że w tym roku jeszcze się uda go dokończyć. Ta maska mnie trochę przerosła. Myślałem, że się uda własnymi siłami zrobić tak, jak się udało zrobić błotniki. Niestety trochę mnie przerosła. Nie wiem za bardzo, jak się zabrać do tego wspawania tego dołu i ugarnięcia jej, bo możliwe, że gdyby maska była skończona, to byłaby większa motywacja, żeby ukończyć resztę, a tak inne projekty gdzieś tam życiowe zaważyły, że się nie udało tego niestety zrobić. Tu jeszcze parę detali jest takich do wymiany, między innymi pokrywa filtra oleju, ona już jest pomalowana na szaro, trzeba tylko umieścić na niej tabliczkę i będzie tutaj do zamontowania, ale to przy wymianie oleju i czyszczeniu filtra chyba wymienię. Co tam jeszcze? Prądnica i rozrusznik docelowo raczej będą przemalowane. Tak myślałem, że zostawię tak, ale chyba jednak je przemaluję. Tłumik będzie jeszcze też przerobiony ten, bo nie mogę znaleźć oryginału takiego zagiętego górą, więc postanowiłem, że przerobiony zostanie ten tłumik taki na oryginał, ponieważ tą jakby korpus tego, ten główny tłumiący jest kształtem taki, jak właśnie jak powinien być, tylko kwestia góry i trochę przerobienia dołu. Więc myślę, że uda się to jakoś ogarnąć. Co tutaj jeszcze? Jeszcze gdzieś tam przewody trzeba będzie połapać, gdzie trzeba. Z biegiem czasu, jak się uda jakiś tam klakson oryginalny czy coś znaleźć, to też. Też jakby wzbogacimy go o to. Przednie opony on tutaj dostał, jak wiecie, te z Ursusa 25, bo do Ursusika poszły te degumy. A te są takie Goodrich chyba, w miarę wyglądające retro, on z tyłu ma też współczesne, więc tutaj to tak nie będzie, myślę, razić. Woleliśmy, żeby było już tutaj w Ursusiku komplet ogumienia, on mniej będzie generalnie jeździł po imprezach, bardziej nam go szkoda. Ten będzie pewnie więcej, jakąś tą powiązałkę i coś być może ciągał. Dobra, to wycofam tędy. I tak się pocofam. No. I gdzie jedziesz teraz? Którędy? Teraz tu i jedziemy. Pomóc ci? Nie. Jedzie, widzisz? To jest głowica zdjęta z tego silnika, co taki słaby był, który w tym ciągniku, w tym zetorze 25K będziemy teraz zakładać silnik ten po remoncie. Tutaj już na dzień dobry zaślepkę lekko uderzyłem śrubokrętem, to ona dziura się zrobiła, więc jest do wymiany. Są głowice, które tu mają tylko otwór takiej gdzieś średnicy porównywalnej z tym, a są takie, co mają zaślepkę. Te, co mają otwór, wystarczy, że powinna to uszczelnić uszczelka pod głowicą, bo ona tutaj jest ślepa, bo w bloku jest ślepe w tym miejscu. Można sobie wtedy dookoła tego otworu minimalnie jakimś tam rańcem przesmarować. Szczególnie jak krzywizna bloku jest dość duża. W przypadku, jeśli jest zaślepka, raczej zaślepkę trzeba nabić nową, bo wtedy tutaj jest dość mała przerwa między tymi rurkami, gdzie przechodzą laski popychaczy, więc może coś tutaj się dziać. Tu już generalnie ktoś miedziane kiedyś wstawił. Co mnie martwi? No zawory są nisko. Myślałem, że uda się ewentualnie zadać nowe prowadnice, nowe zawory i bez ruszania gniazd może nawet. Trzeba byłoby zobaczyć, rozmontować, zobaczyć, w jakim stanie są te zawory tak naprawdę. Chociaż one trochę za głęboko siedzą jak na zetora, ale co? Zalałem tutaj tak na razie w ten sposób chociaż trochę ropy. No to tak, ten zawór trzymał dłużej, ten zawór trzymał dłużej. Natomiast ssący
Ssący, zaraz wam powiem, z drugiego cylindra i wydechowy z pierwszego cylindra, szczególnie ten wydechowy z pierwszego cylindra bardzo słabo trzymał. W ciągu kilkunastu minut już tutaj wszystko spłynęło, więc to na pewno jest do zrobienia. Natomiast jeśli ją tutaj tak trochę wyczyściłem i zalana była tą ropą, to w tych miejscach, gdzie była ta ropa, się pokazały wszelkie jakieś takie niejasności, które mnie martwią. Tutaj jest czysto, natomiast tutaj, między tymi zaworami, jak się dobrze przyjrzycie, czymś wam to tutaj wskażę, żebyście wiedzieli, gdzie patrzeć. Widzicie tutaj w tym miejscu taką rysę. O, tutaj. To jest niestety pęknięcie między gniazdami. I teraz tak, to może być powodem tego, że tam się będzie woda dostawała albo uciekała kompresja w układ. I w większości przypadków pewnie będzie. Chociaż słyszałem niejedną historię, że ktoś jeździł dużo, wiele lat, z innego powodu robił remont, i po ściągnięciu głowicy się zorientował i dalej zakładał taką samą i jeździł. Ja nie mam do tego przekonania, mówiąc szczerze. I mnie to martwi, bo liczyłem, że tą głowicę, że ta głowica będzie dobra, że ona pójdzie z kolei do tego drugiego silnika, który już blok jest po szlifie, nowe panewki i tak dalej. Jakby ten silnik, który założymy, jeden wyremontowany do tego ciągnika, a z niego weźmiemy samą głowicę tak naprawdę, damy ją do regeneracji poprzez tą właśnie za wymianę zaworów i tak dalej i ogarniemy. No ale to niestety nie bardzo się to ładnie prezentuje. Ja oczywiście sprawdzę na szczelność jeszcze tym swoim przyrządem, ale niektóre rzeczy się dopiero pod wysoką temperaturą mogą objawiać. Więc zobaczymy. No pewnie nie będzie innej możliwości niż ją po prostu założyć. Tylko teraz mam dylemat, bo tak. To pęknięcie, nawet zakładając, że ono mogłoby nie robić żadnych problemów, że to jest tylko taka rysa, to jakiekolwiek działania przy tych gniazdach mogą spowodować, że faktycznie ona się zrobi groźna. Ja już jedną głowicę taką mam, która ma nawet rurki nie do końca obrobione, bo były powymieniane rurki w zakładzie, w firmie Master w Oławie, i później po wymianie tych rurek była sprawdzona szczelność, zanim ona była skończona, no i okazało się, że jest pęknięta. No i nie chciałbym mieć powtórki z rozrywki, że tutaj będzie wszystko ogarnięte i okaże się, że i tak ją zdyskwalifikuje to pęknięcie, więc podejrzewam, że niestety, ale zaryzykuję to zrobić w ten sposób, że postaram się te zawory jakoś podocierać, poogarniać. One jakoś luzu na tyle, co ze sprężynami wyczułem, nie powinny mieć aż takiego dużego na prowadnicach. I trudno, po prostu ją spróbuję ewentualnie założyć, o ile mi nie pokaże pęknięcia na tym przyrządzie moim. To spróbuję po prostu założyć dla własnych takich tych, oczywiście tą zaślepkę zrobię. I ten ciągnik trochę pochodzi wtedy. To jeszcze jakiś czas minie, zanim złożymy ten drugi silnik, chociaż tył już czeka dawno. Jeśli by się okazało, że faktycznie będzie jeździł i nie będzie żadnych z nim problemów, nie będzie się grzał i tak dalej, on dostanie też nową chłodnicę, albo po regeneracji, zobaczymy. No to będę bardzo szczęśliwym człowiekiem. Ale jeśli się okaże, że nie, no to będę trochę nieszczęśliwym człowiekiem. Co zrobić? Ryzyk fizyk. O, już do końca doszło. Dwunastki już są porobione. O, widzisz? Już, czy to są najmniejsze? Tak, to są najmniejsze. A teraz, no, teraz tutaj jeszcze. Już nieraz tu na kanale widzieliście te pompy wtryskowe do zatorków 25. Tu kolejny temat. Trzeba coś dobrego zrobić z tych dwóch. Zrobić jedną. Tu widzicie takie drobne różnice. Tu jeszcze logo jest tak jakby Boscha na tej pompie. Literką K oznaczone, czyli najprawdopodobniej do wersji 25K. Ja nigdy nie mam pewności, czy to tak było oznaczone specjalnie, że do K, bo tak naprawdę katalogowo to przede wszystkim regulator się rzekomo różnił.
Ale czy to tak do końca zawsze było? Tu jest już typowo logo Zetora. Mi jakoś najbardziej to się podobają właśnie z logo Zetora, chociaż ono jest bardzo mało widoczne. Ewentualnie jak jest tutaj tabliczka, bo też takie wersje były z tabliczkami, to jakoś tak, no, chyba najbardziej tak wizualnie fajnie wygląda. Jak już tak gadamy o tabliczkach, to Wam pokażę, może mi się uda znaleźć tutaj kilka obudów różnych, żebyście mogli zobaczyć co nieco. To są wszystko takie, no, do zweryfikowania obudowy, których no nie wyrzuca się, ale mają różne mniejsze lub większe defekty, aczkolwiek niektóre są dobre. Made in Poland. Widzicie? Jest tabliczka Made in Poland. Nawet w Polsce robili te pompy. Jest symbol. Nie wiem dokładnie, co to za zakład robił, no ale robił. I ciekawostka, zawsze tutaj te śrubki od odpowietrzania, to jest często przypadłe, że są poprzeciągane, bo za mocno jest dociągnięte, gdzieś tam nie ma dobrej podkładki, albo coś dociągane jest, bo cieknie i wyrywa się w aluminium. Więc różne patenty się tutaj widzi. Czasami można uratować, wstawiając taką, rozwiercając, gwintując i wkręcając taką tulejkę, albo po prostu większy rozmiar śruby. Różnie to jest. Tu jeszcze raz przypomnę, tych śrubek nigdy nie ruszamy, jeśli chcemy odpowietrzać Zetorka 25, tylko środkową. Te są ustalające do sekcji, żeby sekcja się nie obróciła, nie przestawiła, chociaż w zasadzie ona przestawić się nie przestawi i obrócić też jest niewielka szansa, bo dociska ją obsada razem z zaworkiem. Ale no, jest to tak chociażby montażowo bardzo pomaga ta śrubka, bo nam się nic tam nie przestawi. Szukam, czy gdzieś będzie Friedman Mayer albo Motorpal pompa. Niestety nie mam takiej pompy tutaj nigdzie w swoich zapasach pod ręką, ale spotkałem się z takimi, więc jeśli mi się uda znaleźć, nawet robiłem takie pompy z tatą, więc jeśli mi się uda znaleźć zdjęcia tych pomp, to Wam tutaj wkleję. No, jako taka ciekawostka, że coś takiego też było, że były pompy tak naprawdę czeskie, widzicie, przez Boscha w zasadzie robione, chociaż to książkowo to nawet jest określane jako pompa typu Bosch. Zator to sobie tak no, produkowali. Też wiecie chyba, że już o tym wspominaliśmy kiedyś, że pierwsze Zetory miały innego rodzaju pompę, ale to w tamtym czasie było chyba zbyt drogie i zbyt skomplikowane, żeby to produkować, więc wymyślono sobie, że taka pompa uproszczona do takiego ciągnika wystarczy. Tu jest cały zbiór rzeczy, które że tak powiem, będą do wykorzystania. To jest jeszcze wszystko do weryfikacji, do wyczyszczenia, do regeneracji, ale coś się z tego dobrego poskłada. Na pewno. Najgorzej jest z tymi zębenkami, jak są zespawane albo coś. Ale ten jeszcze trochę sprężynuje tak jak powinien. No ale to trzeba będzie tak wszystko rozebrać i porobić tak jak trzeba. Ja na razie się zajmę rozbiórką tych pomp, żeby zobaczyć co tam w środku siedzi, co z tego się uda zrobić. Oczywiście tutaj sekcje tłoczące i zaworki zwrotne to będą jakby można powiedzieć na no z góry są przewidziane do wymiany, żeby ta pompa działała jak nowa. To jest sprężyna spadła, wygląda w miarę dobrze. To Wam tak jeszcze podpowiem, gdybyście planowali sobie robić taką pompę albo na przykład nie mielibyście, bo kupilibyście coś niekompletnego, to Wam tyle podpowiem, że składanie pompy, może ta będzie dobrym przykładem, zaraz zobaczymy. Składanie takiej pompy z elementów, które są skorodowane, jakieś zastane, ta pompa nie pracuje w ogóle. Tu widzicie, tu już jest mniej więcej obraz tego, co można się spodziewać w środku. O, uszczelka. O, widzicie, nieraz już Wam pokazywałem na filmach. Ta jeszcze o dziwo pracuje, bo to da się to przesunąć. Więc ta nie jest jeszcze najgorsza, bo tutaj jest rdza, jest taki, ale jest pełno takiego tłustego nalotu pokrytego rdzą, syfem, taki wymieszane to wszystko jest. Półutlniane aluminium trochę. Więc to o dziwo pracuje, ale pokazywałem Wam kiedyś pompy, których się nawet nie da ruszyć. I zregenerowanie takiej pompy
generuje bardzo duże ryzyko uszkodzenia przy rozbiórce gdzieś. Może się później okazać, że te wieńce na przykład w tym miejscu, gdzie zardzewiały, są tak te zęby uszkodzone, że po wyczyszczeniu będzie duży luz. To już wszystko nie pracuje fajnie. Tutaj odkręcić ten na płaski śrubokręt, ten wieniec, tą śrubę zaciskową tego wieńca, to też jest wyzwanie później, więc no generalnie nie fajnie coś takiego robić. Lepiej mieć pompę kompletną, ona może być zużyta, byleby gwinty miała tutaj przy obsadach dobre, bo też ostatnio tutaj jeden pan podjechał do nas się poradzić co nieco i kupił właśnie pompę, która już tu ma wstawione takie redukcje. To też nie jest źle, no ale jeśli mamy możliwość gdzieś kupienia pompy, która ma to dobre te gwinty, no to po co generować sobie dodatkowe koszty w ten sposób regenerować. Chociaż da się, no dzisiaj bardzo dużo rzeczy się da, tylko kwestia czasami jest możliwości, finansów i tak dalej. Które gwinty jeszcze są ważne? No, ten gwint generalnie to jest śruba, która powinna być, bo ona ustala jakby zakres pracy listwy, zapobiega jej przesuwaniu się, obracaniu, chociaż ona się generalnie nie obróci, bo trzymają ją te wieńce, ale bardziej tu chodzi o to, żeby ona no, była ustalona w jakiś sposób, żeby gdzieś tam nie dochodziło do jakiegoś zacinania się czy kątowania tej listwy. Więc to też jest w jakiś sposób ważne, bo też to dobrze, żeby było szczelne. Tutaj też często, tu jest gwint M8, też w aluminium łączy się, tutaj ta śruba dociska pokrywę tą regulatora, tą tylną można powiedzieć pokrywę regulatora, obudowę regulatora, dociska do pompy w tym miejscu. Tu też często w tych pompach są albo już zerwane te gwinty, no tu jest taki wymęczony, ktoś to chyba próbował zaklepać, albo są na przykład już na dziesiątkę zrobione, tam dziesiątka. Lepiej jest już wkręcić sprężynkę i zrobić to z powrotem na ósemkę. Jest więcej miejsca, znaczy za mało miejsca jest generalnie, żeby ten łepek gdzieś tam czasami nie przeszkadzał. No jestem zwolennikiem, żeby tu jednak było M8. Regulatory, to tak już jak już tak rozmawiamy o tych pompach, to jeszcze raz. Wiadomo, nie da się tak w 100% regulatora zweryfikować. Jeśli go mamy, no, na niego zagwarantować, że tak powiem, ale regulatory generalnie, jeśli tutaj te ciężarki, one mają prawo się ruszać, ale zobaczymy, może któryś jest gorszy. O, ale widzicie, macie porównanie, jak pracuje ten regulator, a jak pracuje ten. On też ma luzy, no ale nie ma aż takich. Jak go rozchylacie, tylko to trzeba byłoby oburącz złapać, to on też powinien w miarę równomiernie te ciężarki się powinny rozchodzić. To jest tylko tyle, co można tak sprawdzić sobie wstępnie. Tu oczywiście, żeby był niewybity rowek pod wpust, pod klin, to też jest dobrze. Ten widać już tutaj był przy zdejmowaniu gdzieś pokancerowany. One często są sprane młotkiem, bo nie mają ludziska ściągaczy i próbują to ściągać czymkolwiek, waląc młotkiem. Tutaj gdzieś coś się też wydarzyło. Tak to wygląda. I to jest no, mocno odpowiedzialne za pracę taką kulturalną. Jeśli wszystko tutaj gra, jest pompa sprawna, wszystko dobrze poustawiane i regulator, wszystko tu z nim gra, nie ma luzów na jakichś takich bardzo dużych na tym układzie dźwigni, na regulatorze, na tych tutaj na ciężarkach i tak jak mówię, sama pompa też jest w odpowiednim stanie, nie ma luzów na zbyt dużych na wieńcach, bo czasami się tragiczne te luzy trafiają, bo są w tym miejscu wypracowane, to ten ciągnik generalnie powinien w miarę równo, a nawet lepiej jak w miarę pracować. Da się to tak, można powiedzieć, dopracować, że będzie ładnie sobie tak klekotał równiutko. No i to chyba tyle. Ja się biorę za rozbieranie, za weryfikację, żeby zobaczyć, co tutaj z tego się uda zrobić. Mam nadzieję, że się uda. O, tutaj widzicie, jest jeszcze taki patent, ktoś zrobił. To nie jest mniej ważna ta śruba, no ale jest. Ta pokrywka powinna się trzymać na takiej śrubie, o, M8, która generalnie to jeszcze w ogóle powinna być później zaplombowana. I to jest tutaj ten gwint. Jeśli ten jest zerwany, wiecie, dzisiaj to zerwana jest M8, kupujemy, gwintujemy na M10, wkręcamy sprężynkę, mamy znowu M8. Ewentualnie jakoś tam sobie radzimy, nie wiem, dorabiamy jakąś szpilkę, cokolwiek. Tutaj ktoś sobie poszedł po bandzie i dorobił tu w ogóle jakąś taką M6, ale widzicie, to jest pokombinowane.
i przechodzi ta śruba aż do tyłu. To tak wygląda, jakby to było, nie wiem, jakieś zaklepana tu z tyłu, bo łebek sugeruje większą śrubę, taką M8, a tu mamy M6. Więc no, ta obudowa raczej nie pójdzie. Z tych dwóch to obudowa będzie na pewno ta wykorzystana. A przynajmniej wszystko będę robił, żeby się z niej tutaj coś udało zrobić sensownego. No i tyle. Chyba na temat tej pompy. Zobaczymy, co jeszcze dalej tutaj ciekawego warsztatowego będę miał Wam do pokazania, to zaprezentujemy. No i pompa już rozebrana. I tu jeszcze dodam, no tego ciężko jest to zweryfikować, chyba że pustą obudowę kupujecie, ale tam w środku takie jaśniejsze, ja już to kiedyś pokazywałem, ale nie zaszkodzi powtórzyć. Widzicie tutaj to miejsce dookoła, to co pokazuję, o tu, to jest miejsce przylegania sekcji. Sekcja tutaj tym kołnierzem tam przylega i tam nie ma żadnego uszczelnienia, to jest uszczelnione aluminium. Czasem się daje takie cieniutkie, miedziane podkładki, ale no generalnie powinno, jeśli wszystko gra, powinno to być uszczelnione samo w sobie jakby. I często te pompy albo mają wykruszone, bo ktoś, nie wiem, coś źle wybijał, tam kombinował, albo jakieś takie wrzery dziwne. No tutaj wygląda to dość obiecująco, więc myślę, że raczej ta obudowa nie powinna mnie tutaj niczym już zaskoczyć, tak myślę. Tutaj te gwinty, troszkę wymęczone jest ten, ale od zderzaka listwy, ale to nie, tutaj taka siła nie działa, więc to nie będzie problemem. Tulejka nawet nie najgorsza. Także z tej pompy, myślę, będą ludzie. No i z tej pompy też wyjąłem wszystko, co moim zdaniem się nadaje. Znaczy ta obudowa też jeszcze jest do wykorzystania w zasadzie, ale jak komuś by nie przeszkadzały te defekty. Ale no tutaj dla mnie priorytetem jest z tych dwóch zrobić jedną taką fajną, żeby cieszyło. Pierwszy etap już za mną. Wyczyszczenie korpusu, weryfikacja, wszystko gra. Więc teraz trzeba się zająć resztą i wybierać to, co najlepsze. Trwa weryfikacja, zobaczcie. Oś rolki popychacza. Jak mocno zużyta. Tematów takich jeszcze bieżących, to akurat leci paczka do szkiełkowania do Pawła, reflektor z Ursusika, kiedyś Wam pokazywałem, że udało nam się pozamieniać, zdobyć taki chromowany, on był pokryty chromem, bo to był w jakimś motocyklu, ktoś sobie wytuningował motocykl i założył takie właśnie wychromowane tutaj baniaczki lamp, znaczy generalnie całe lampy, chociaż my żeśmy sam baniak pozyskali i no przyznacie, że one takie dość ładne kształtem są, myślę, szczególnie nawet, nie mówię już do ciągnika, bo to nam się bardzo podoba, ale chodzi mi nawet do jakichś takich tuningowych, nie ma się co dziwić, że to było użyte i tak wygląda po zdjęciu chromu. On był wysłany przy okazji, jak gdzieś tam do galwanizerni wysyłałem rzeczy do cynku i tak dalej, ci, którzy się zajmują chromem, to już kiedyś Wam wspominałem, chyba firma TechŚwierk, oni nam tutaj zdjęli ten chrom, ale teraz to jeszcze puścimy do szkiełkowania i będziemy mogli reflektory sobie do 28 naszej już pomalować. No i jeszcze z takich detali, które też pójdą do szkiełkowania, to będzie ta obudowa termostatu do Zetorka 25 między innymi, bo niebawem będziemy tą chłodnicę uruchamiać, tą współczesną, nową, uruchamiać w tym sensie, że no będziemy ją montować. One są bez obudowy termostatu sprzedawane. Jest uszczelka w komplecie, ale nie ma obudowy termostatu, więc tą obudowę, one są takie bardzo wymęczone przez już lata pracy, więc myślę, że to szkiełkowanie będzie najlepszym rozwiązaniem, żeby to ładnie oczyścić. No jeszcze sobie wyjąłem też na warsztat, bo muszę się wziąć wreszcie za tego dzika. I staram się wybrać jakiś mechanizm do uruchamiania, taki najmniej zużyty, który dałoby radę wykorzystać. One, widzicie, jakieś takie drobne różnice w ogóle mają te dźwignie.
ta wygląda na jakąś spawaną, ale do dzika właśnie była zdejmowana. Troszkę inaczej, z tego co się orientuję, to chyba trochę inaczej wyglądał ten starter w motopompach, w 308 był inny, bo tam była dźwignia, tak można powiedzieć, na cały czas przy ciągniku, nie zdejmowało się jej. W dziku była właśnie taka wkładana na ten kawałek pręta, się wkładało taką rurkę, którą później się odkładało do pod kierownicą, się wpinało. Także to też taki jeden z tematów, który trzeba będzie się w najbliższym czasie zmierzyć, bo tak naprawdę ten dzik stoi nieodpalony jeszcze już dłuższy czas, tam tylko ruszyłem raz na jakiś czas silnikiem, zresztą on jest dobrze przesmarowany, tam się nic nie stanie. Trzeba założyć gaźnik, jakąś regulację pewnie będzie trzeba popełnić, zalać mieszanką i próbować odpalać. No i ten mechanizm odpalania trzeba będzie zrobić. No i zobaczymy, co z tego naszego dzikusa czerwonego będzie.